Witajcie moi drodzy widzowie kanału Brunonson Life Mode On. Co mogę powiedzieć o miejscu, w którym jestem? No chyba to, że jeżeli szukacie odpoczynku na pięknej plaży z drinkiem, ze słomką czy z palemką oraz tłumów innych turystów, to nie jest miejsce dla Was. Nie przyjeżdżajcie tutaj. Natomiast jeżeli interesuje Was fantastyczna architektura kolonialna, genialna, podobno najlepsza w Azji kuchnia oraz jeszcze fajniejsze murale i cały street art, sztuka uliczna, to jest miejsce dla Was. Zapraszam Was do Georgetown na wyspie Penang w Malezji. Penang to stan położony na północnym zachodzie Malezji, składający się z wyspy Penang oraz niewielkiego obszaru na stałym lądzie. Georgetown to drugie największe miasto w Malezji i jednocześnie stolica wyspy, a jego najstarsza część wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na swoją bogatą historię, architekturę kolonialną i różnorodność kulturową. Georgetown posiada jedno z największych dobrze zachowanych obszarów historycznej zabudowy kolonialnej na świecie i muszę przyznać, że ten mariaż niezliczonej ilości małych domków z czerwonymi dachami oraz nowoczesnych wieżowców i zabudowań robi naprawdę świetne wrażenie. W okresie kolonialnym pod wodzą Brytyjczyków miasto rozwijało się jako centrum administracyjne i handlowe, co przyczyniło się do różnorodności kulturowej i architektonicznej. Na przykład można zobaczyć brytyjskie kamienice, chińskie domy klanowe, indyjskie świątynie i malajskie meczety, co tworzy unikalny krajobraz urbanistyczny. To moja druga wizyta na Penang. Teraz specjalnie wracam z kamerą, by uchwycić perełki historycznej architektury, a zwłaszcza sztuki ulicznej, która niezwykle mnie interesuje i cały czas się tu zmienia. Żeby odnaleźć się w gąszczu tych uliczek z historyczną zabudową i żeby znaleźć większość, najlepiej by było wszystkie, ale większość tych murali i tej sztuki ulicznej, trzeba mieć mapkę. Taką mapkę można dostać w hotelu, ale nie w każdym, bo jak się okazało, mapki są deficytowe i musiałem ją podkraść z innego miejsca. Ale mapka to jest podstawa, ponieważ mamy tutaj wyszczególnione, no właściwie wszystkie najważniejsze murale. Te fioletowe to są te kolorowe, a te bordowe czy różowe to są te metalowe konstrukcje, które zostały zaprojektowane i zrealizowane przez miasto i które opisują różne miejsca w ciekawej, śmiesznej formie. Więc, żeby się nie zgubić, to bierzemy mapkę i w drogę. Sztuka uliczna w Georgetown to stosunkowo nowa atrakcja. W 2012 roku rząd stanu Penang zainicjował projekt Mirrors Georgetown, który miał na celu przywrócenie życia niektórym zaniedbanym obszarom miasta poprzez sztukę uliczną. Projekt ten przyczynił się do powstania wielu murali i instalacji artystycznych w różnych częściach miasta. Pierwszym twórcą był Ernest Zacharewicz, artysta litewskiego pochodzenia, a później i inni twórcy z całego świata. Ich prace można znaleźć głównie w dzielnicach Georgetown, gdzie uliczki i mury stają się płótnem dla ich wyobraźni.
Niektóre z murali są interaktywne, co oznacza, że można wchodzić z nimi w interakcję, robiąc zdjęcia lub stając się częścią dzieła sztuki. Słuchajcie, znalazłem ikonę. To jest jedno z najsławniejszych murali w Penang. Tematyka murali jest bardzo zróżnicowana. Od przedstawiających lokalne sceny, historię i kulturę Malezji, po prace abstrakcyjne i surrealistyczne. Street art w Penangu stał się nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem lokalnej kultury i dziedzictwa. To także doskonały sposób na ożywienie przestrzeni miejskich i promowanie kreatywności w społeczności. Murale rozmieszczone są w całym mieście, a ich odkrywanie sprawia mi nie lada przyjemność. W tej sztuce ulicznej tutaj na Penangu można znaleźć absolutne perełki, ale trzeba je szukać bardzo mocno, rozglądając się po bokach, bo na przykład o, tutaj na filarze mamy takiego fantastycznego kotka, tu po drugiej te świetne sowy na filarku nad wejściem do sklepu Owl Shop zresztą. Sowi sklep. Zaraz mnie tutaj coś przejedzie, no ale no risk, no fun, jak to mówią. A oto jeden z kultowych murali, chłopiec na krzesełku, tylko dzisiaj no krzesełka nie ma, więc on wisi w powietrzu, ale znalazłem taborecik, więc chłopiec na taboreciku, więc może wreszcie uda mu się spiąć i do tej dziury się w jakiś sposób dostać. Niektóre murale są naprawdę nieźle poukrywane i właściwie bez mapy to pewnie by się ich nie znalazło. Tutaj w takiej totalnie bocznej uliczce od głównej znajdziemy mural z koszykarką i z maluchem. Więc gdybym nie miał mapy, pewnie bym tutaj nie trafił. Teraz z narażeniem życia muszę szybciutko przeskoczyć na drugą stronę, bo po drugiej stronie mamy równie fajny mural i równie skutecznie ukryty. A to jeden z moich ulubionych murali. Dwoje na huśtawce. Dwoje dzieci na huśtawce. No i jeszcze miejsce na trzecią osobę. Być może będę to ja, być może będziesz to ty podczas twojego wyjazdu, podczas twojej następnej wyprawy do Georgetown na Penang w Malezji. A w tym miejscu był jeden z kultowych murali. Widać nawet takie obrysowanie, gdzie został już zamalowany. I teraz jest tutaj taka metalowa konstrukcja już, powiedzmy, miejska z ramienia miasta, która powstała. Natomiast ten mural udało mi się sfotografować, jak byłem tutaj ostatnim razem, więc tak wyglądał kiedyś, a tak wygląda dzisiaj. Od 2009 roku miasto realizuje koncepcję Marking Georgetown, czyli metalowych instalacji, które nawiązują do historii konkretnych ulic i lokalnych społeczności. Najczęściej są to humorystyczne scenki w formie karykatur. Na jednej z nich znajdują sławnego dziś projektanta obuwia Jimmy'ego Choo, który tu, na Penang, stawiał swoje pierwsze kroki. Czy to nie jest genialne, że przewodnik po mieście zrobiono tutaj w formie tych fantastycznych, metalowych,
takich instalacji, które opowiadają o konkretnym miejscu z jakąś grafiką i można dodatkowo sobie tutaj zeskanować kod QR i przeczytać więcej o danym miejscu. No po prostu genialny sposób na stworzenie miejskiego przewodnika po mieście, w mieście, w konkretnych miejscach. Super, super pomysł. Do dziś powstało ponad 50 metalowych, podświetlanych w nocy konstrukcji, a razem z klasycznymi muralami stworzyły one w Penang nową kategorię atrakcji turystycznej. Jeśli będzie mnie słychać w ogóle przez tę okropną muzyczkę tutaj od rikszarzy z naprzeciwka, to opowiem Wam, jak to wygląda. Tak wygląda właściwie ta cała najstarsza część Georgetown, a my jesteśmy w tym momencie, no gdzieś tu, w tej okolicy. I to wszystko, to jest naprawdę duże. Tu mamy z tej strony jeszcze fort, tak zwany Fort Convalis, budynki rządowe, które też pochodzą z XIX wieku. Ja akurat się zatrzymałem tutaj i tu mam też taki bardzo fajny food court i też w tej części jest sporo tych budynków, tej zabudowy kolonialnej. Nawet chyba w lepszym stanie niż tutaj, być może one są odrobinkę nowsze albo lepiej zachowane. Także jest co oglądać Georgetown. A to jest ta okropna muzyka od rykszarzy. Penang został założony w 1786 roku jako wyspa księcia Wali. W czasach kolonialnych był jednym z najważniejszych portów Azji Południowo-Wschodniej, a Brytyjczycy utrzymywali kontrolę nad wyspą przez ponad 150 lat. Do miasta zjeżdżali osadnicy zarobkowi z Chin, Indii, Półwyspu Malajskiego i Europy, tworząc po dziś dzień wyjątkową mieszankę kulturową. Architektura z tego okresu również łączy wpływy różnych kultur i przez to właśnie jest tak wyjątkowa. Pamiętacie mój film z Singapuru? Jeżeli nie, możecie go obejrzeć tutaj, klikając na tę ikonkę. W filmie z Singapuru pokazałem Wam dzielnicę właśnie też takich domków zabytkowych, tak zwanych Heritage House, które zostały odrestaurowane, no i teraz zamienione na różne kawiarnie, sklepiki i tak dalej. Ale w Singapurze to jest tylko jedna dzielnica, natomiast tutaj, w Georgetown, to jest po prostu całe tak zwane stare miasto. Tu jest tych ulic mnóstwo, tych budynków jest bardzo wiele. Oczywiście one są w różnym stanie, jedne w lepszym, odrestaurowane, inne w gorszym, ale po prostu można tutaj poczuć tę atmosferę taką, jaka panowała kiedyś, kiedy te domy były dopiero co zbudowane, kiedy to miasto było budowane. Tutaj można naprawdę krążyć po tych uliczkach i podziwiać tę architekturę. Trzeba dodać, że cały ten obszar tak zwanego Starego Miasta w Georgetown został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A na Love Lane jest hotel, który się nazywa Love Lane. To jest stary budynek mieszkalny, tak zwany Mansion House, który został zamieniony na hotel. To nie jest żadna reklama,
ale chciałbym wspomnieć o tym budynku, ponieważ pozwolono mi zajrzeć do środka, obejrzeć, jak wygląda, i mogę Wam w związku z tym pokazać, jak wyglądał właśnie taka willa, taka rezydencja za tamtych czasów. A oto najbardziej znany budynek, tak zwany Mansion House w Georgetown na Penangu. Najbardziej znany dlatego, że jest najokazalszy i najlepiej zachowany. No, jest odrestaurowany, ponieważ znajduje się tutaj butikowy hotel, a to jest tak zwany Blue Mansion. No, ze względu głównie na kolor tej elewacji, taki kolor indigo, niebieski dla niektórych. Blue Mansion to jest dom kupca chińskiego Cheong Fat Tse. To jest gościu, który właściwie ufundował większość rzeczy w Georgetown i ze swoich pieniędzy zarobionych na biznesie inwestował właśnie w miasto. I dlatego jego dom został odrestaurowany i możemy go dzisiaj oglądać jako muzeum. Willa została zbudowana pod koniec XIX wieku i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Georgetown dzięki swoim niebieskim ścianom i bogatej dekoracji zewnętrznej. Rezydencja ma 38 pomieszczeń, 5 dziedzińców wyłożonych granitem, 7 klatek schodowych i 220 okien z drewnianymi żaluzjami. Wewnątrz rezydencji można zobaczyć wiele cennych dzieł sztuki, takich jak witraże Art Nouveau oraz chińskie wycinane i klejone z porcelany prace. W budynku jest dzisiaj hotel i ten hotel, oto ładnie wygląda na tym obrazku, cały rozkład tego budynku. Wejście główne, środkowy dziedziniec, dwa boczne dziedzińce, tutaj są pokoje hotelowe, tu z tej strony i z tej strony, oraz na pierwszym piętrze, ponieważ tutaj się mieści hotel butikowy, hotel, który ma 18 pokoi. Mamy też bar, restaurację, sklep, małe muzeum. Tutaj też mamy małe muzeum u góry. I tak to wygląda na planie, a tak to wygląda w przekrojach. Po śmierci ostatniego syna Cheonga Fat Tse rezydencja popadła w ruinę. Mieszkały tu aż 34 bezdomne rodziny na tak zwanym skłocie. No nie tak to pewnie sobie wyobrażał bogaty chiński kupiec. Szczęśliwie została ona wykupiona i obecny właściciel dokonał kompletnej renowacji. Dziś, oprócz hotelu, jest tu muzeum, gdzie można obejrzeć eksponaty z epoki, a kinomaniacy mogą znać ten budynek ze scenografii do filmu Indochiny z Catherine Deneuve w roli głównej. Zresztą realizacji filmowych było tu znacznie więcej.
muszę powiedzieć, że Chong Fat Cy niezłą miał chatę. Czy bym chciał tu mieszkać? Chyba za duża, jak na mnie. Ale wizyta w tym domu przypomniała mi te takie złote czasy, znane z, między innymi z filmu Indochiny, no i te przepiękne chińskie stroje, które przypominają mi z kolei filmy Wonga Kar-wai'a, a zwłaszcza Spragnionych Miłości. Polecam Wam obejrzeć, bo film piękny. I tym oto sposobem trafiłem, nie uwierzycie, na plan filmowy. Tutaj kręcą coś. Myślałem, że to jest jakaś powódź, ponieważ mamy straż pożarną, woda się leje, no ale w tej temperaturze to woda dla ochłody, no przyda się każdemu. Kręcą film, albo serial, albo coś, bo tutaj widzę porozkładane sprzęty. A, już zazdroszczę. Tak wygląda przygotowanie do planu filmowego. Właśnie powierzchnia została zroszona wodą i chyba będzie odgrywana jakaś scena po deszczu. Jak się okazuje, Georgetown i te budynki Starego Miasta to jest po prostu idealny plan filmowy dla filmów pewnie nie tylko z epoki, ale również i współczesnych. I właśnie trafiłem na taki plan. Tutaj trwają przygotowania do następnej sceny i za chwilę ona się tutaj rozpocznie. Rozpocznie się nagrywanie tej sceny. Statyści przygotowani, jest gorąco. Tu przesuwają jeszcze jakieś oświetlenie i tak dalej. No po prostu super. Więc nie tylko ja kręcę film, są też profesjonaliści. I to tyle z planu filmowego, ale ze sztuką jeszcze się nie rozstajemy. Znajdujemy się w starej zajezdni autobusowej, która się nazywa Hin Bus Depot. A tutaj właśnie te zajezdnie zamieniono w takie bardzo fajne centrum sztuki, centrum kulturalne. Mamy tutaj różne formy graffiti, street artu. Jest scena, organizuje się tutaj imprezy w każdą niedzielę. Jest tutaj pchli targ, więc można się zaopatrzyć w jakieś różne starocie, starsze lub nowsze, tak zwane starocie. No i są tutaj różne formy sztuki. O, na przykład jakieś takie krzesło, malunki na ścianach, tutaj symbol giełdy chyba. O nie, to nie byk, ale podobny. Tu mamy jakieś... O. Tu mamy jakieś graffiti, są restauracje, generalnie jest bardzo przyjemnie. Słuchajcie, niesamowite, czy ja dobrze widzę? Trakcję elektryczną, tutaj jeździły trolejbusy. Zresztą widać, coś niesamowitego. Trolejbusy w Malezji. Centrum czynne jest codziennie od 12 do 19, więc fajnie tutaj wpaść. A jest w samym centrum, jeżeli traficie na dworzec autobusowy i do tego okrągłego budynku, który jest widoczny z każdego punktu w mieście, to też traficie do Hin Bus Depot. Nowy dzień, nowy ja. Dzisiaj cały na biało, no bo upał jednak nieznośny. No i musiałem sobie kupić kapelusik, bo po wczorajszym dniu całe czoło spalone, łeb mi się przegrzał. No zresztą też nieźle zjarany, jak zwykle oczywiście. No i właśnie trzeba było się ochronić jakoś. Ale słuchajcie, jesteśmy w miejscu bardzo historycznym. Za mną ratusz. Ratusz miejski miasta Georgetown, a tu plac, jakby się to ładnie nazwało, zebrań ludowych. Plac, na którym no, odbywają się różne imprezy miejskie, zebrania i festyny.
Ratusz w stylu wiktoriańskim powstał w 1903 roku, ale jest niedostępny dla zwiedzających, gdyż do dziś pełni funkcje administracyjne. Natomiast obok zaraz jest stary fort, Fort Cornwallis. No i za chwilę Wam pokażę, co tu dzisiaj przypłynęło. Przypłynął gigantyczny kruzer, 2,5 tysiąca turystów z Niemiec. Właśnie dobiło do brzegu Georgetown i wyruszyli w miasto oglądać murale, zabytki i pewnie też dobrze sobie zjeść, jeśli na statku za bardzo buja i się jeść nie da na przykład. Kruzer za moimi plecami, a tutaj mamy taką małą, właściwie krótką promenadkę, którą można się przejść. Z drugiej strony jest fajny widok na wybrzeże, na wieżowce, możecie sobie tutaj zerknąć. Jeszcze powiem Wam kilka słów o pogodzie. No tutaj jest klimat tropikalny, więc temperatura sięga 35 stopni. Dodatkowo wilgotność wynosi między 80 a 90% i to wszystko powoduje, że czujemy się jak w saunie. Więc chodzimy po mieście, jesteśmy cali spoceni. Po prostu sól wychodzi, wszystkie mikroelementy wychodzą z nas, przez każdy kawałek skóry. No trudno, nie ma co się wstydzić, no po prostu wszędzie widać te plamy, ale tak tutaj po prostu jest. Wczoraj było odrobinę fajnie, bo był wiaterek i było bardziej sucho, natomiast wieczorem spadł deszcz. No i właśnie, te deszcze tutaj, pora deszczowa, pora sucha. Pora deszczowa trwa najczęściej w lecie, czyli w naszym europejskim lecie, podczas naszego lata, czyli od gdzieś maj, czerwiec do września, października. Natomiast pora sucha, załóżmy sucha, panuje w czasie naszej europejskiej zimy. Ale to nie znaczy, że tutaj nie pada. Tutaj pada i to pada prawie codziennie, z tym, że jest to deszcz, który wygląda jak totalna ulewa, oberwanie chmury. On trwa godzinę, przechodzi i wszystko wraca do normy. Ale po tym deszczu to wszystko zaczyna parować i po prostu robi się totalna, totalna parowa. I dokładnie tak jest dzisiaj. Dlatego ledwo po prostu jestem w stanie to wytrzymać. No ale i tak, lepiej być tutaj, kiedy jest ciepło, a u nas jest zima i po prostu mogę sobie przynajmniej pochodzić w krótkich spodenkach. Więc jest gorąco, trzeba dużo pić wody, no ale jest to do wytrzymania. A to, co widzimy tutaj dookoła, to wszystko wynagradza te niedogodności. Także gorąco, ale fajnie. Fort Cornwallis, bo chyba tak to powinienem poprawnie wymawiać, zbudowany przez brytyjską kompanię wschodnioindyjską pod koniec XVIII wieku, jest największym stojącym fortem w Malezji. Nazwany na cześć ówczesnego generała porucznika hrabiego Cornwallisa, gubernatora generalnego Bengalu w czasie budowy fortu. Nigdy nie brał udziału w walce w czasie swojej operacyjnej historii, ale był za to siedzibą administracji. Dziś można tu zobaczyć zabytkowe działa i latarnię morską. Tuż obok stoi wieża zegarowa królowej Wiktorii, zbudowana w 1897 roku dla upamiętnienia diamentowego jubileuszu królowej Wiktorii właśnie. Ma wysokość 30 metrów i jest lekko przechylona w wyniku bombardowań podczas II wojny światowej. A zaraz od portu ciągnie się taka ulica, która się nazywa bardzo ładnie Beach Street. I właśnie przy tej ulicy Beach Street znajdziemy najwięcej budynków kolonialnych, takich dużych budynków, które teraz są, wcześniej zresztą też były wykorzystywane, ale teraz są wykorzystywane przez różne instytucje i banki. Ale znalazłem również bardzo ciekawą rzecz, bo mają tutaj również Downing Street. Lebuch to jest ulica, Downing to jest nazwa ulicy, więc mają tutaj Downing Street, a za moimi placami kolejny z budynków kolonialnych.
Little India. Wchodzisz do dzielnicy i od razu czujesz się jak Bollywood. Little India w Georgetown to dosłownie kilka uliczek w centrum miasta. Jak zawsze mieszają się tu kolory, dźwięki, zapachy, spaliny i upał, no i jest tu trochę większy rozgardiasz, ale chyba cały w tym urok. Jak większość azjatyckich miast, oczywiście w Georgetown również jest Chinatown. Jeżeli wchodzimy do dzielnicy, gdzie są takie właśnie pionowe napisy, no to wiadomo, język krzaczki, to wiadomo, że jesteśmy w Chinatown. Zapada zmrok, więc w chińskiej dzielnicy po prostu zaczyna się robić tłoczno. Otwierają się gar kuchnie, ruch jak na Marszałkowskiej, motorki, samochody i tak dalej, sklepiki pootwierane, no i po prostu jest cały ten zgiełk. Kończy się dzień i pozostaje mi już tylko patrzeć z okna hotelu, jak w mgnieniu oka nadchodzi wieczór. Mimo, że jeszcze chwilę tu zostanę, to chciałbym już wrócić, bo Penang ma coś w sobie i tu naprawdę nie można się nudzić. Co jeszcze robić i co zobaczyć na wyspie, opowiem Wam już wkrótce. Zapraszam też na najdroższą kawę na świecie. Dzięki za wspólną wycieczkę i do zobaczenia. Tutaj trwa właśnie wielkie sprzątanie, widzę. Jestem na samej górze i zobaczymy. No, Armenian Street, czyli ulica armeńska, ormiańska. Część z nich została przywieziona z Polski. Jedynie alkohol jest drogi. Kopi luwak. Kopi to jest kawa po malajsku, a luwak to jest najdroższa kawa na świecie. A na czym polega? Polega na tym, że ziarna tej kawy są... Kopi Lubak, najdroższa kawa świata, dostępna tylko tu w Georgetown, na Penangu. I ja ją właśnie piję.